Siostra Wanda po raz pierwszy przyjechała do zgromadzenia mając 17 lat. I już w dzieciństwie zaczęła odczuwać zachętę do tego, żeby oddać się Panu Jezusowi. Do tego, żeby ofiarować Jemu swoje życie. I była gotowa już wtedy odpowiedzieć pozytywnie na tą zachętę Jezusa. I pierwszy raz, kiedy przyjęła Pana Jezusa do swojego serca, to Pan Jezus powiedział jej, mówił jej o boskim pragnieniu dusz, zachęcał ją do przyjęcia cierpienia, które w przyszłości ma na nią przyjść. A kiedy przyjęła sakrament bierzmowania, to też słyszała taki cichy, łagodny głos, który znowu powtarzał się i wzywał ją znowu do ofiary, do przyjęcia cierpień, do większej miłości bliźniego. I bardzo wyraźnie usłyszała, oddaj się całkowicie mnie. I to całkowicie siostra Wanda rozumiała jako całkowite posłuszeństwo rodzicom. I ona rzeczywiście się nie myliła, ponieważ w sercu czuła radość, pomimo tego, że rodzice jej często nie rozumieli. Kiedyś oskarżyła się z tego, że w czasie modlitw wieczornych, w czasie pacierza miała rozproszenia, roztargnienia, że myślała o życiu zakonnym. Ale ciągle uważała, że to jest tylko złudzenie. Tylko, że ta myśl od niej nie odchodziła. Cały czas się powtarzała i w końcu zapytała na spowiedzi kapłana, co to jest, że ciągle w duszy swojej słyszy jakiś głos, nawoływanie do ofiary, do przyjęcia cierpienia. I wtedy kapłan po zadaniu jej kilku pytań powiedział, to jest głos Boży, wzywa cię do zakonu. W sercu Wandy powstała radość, że Bóg, pomimo jej grzeszności, chce ją mieć blisko siebie, chce ją mieć w zakonie. I ten czas takiego jej takiego wewnętrznego przygotowania, siostra Wanda pisze, że był taki szary, trudny, czasem przygnębiający, ponieważ nie zawsze po komunii w świętej odczuwała w sercu radość, pokój, tylko czasem taką ciszę, chłód, zimno, a czasem ogromne pragnienie miłości do Pana Boga. Polecenia spowiednika miała powiedzieć rodzicom o tym swoim zamiarze wstąpienia do rodziny zakonnej. I powiedziała, i mama powiedziała jej, Wandziu, ty jesteś jeszcze bardzo młoda. A ojciec nie zgadzał się z tą decyzją, powiedział, że powinna ona zdobyć jakieś wykształcenie, fach, bo zapewniał ją, że bez tego i tak jej nie przyjmą. Siostra Wanda poznała zgromadzenie dzięki swojej siostrze rodzonej, Franciszce, w 1924 roku. Przyjechała po raz pierwszy do zgromadzenia i nie została przyjętą, ponieważ powiedziano jej, że jest jeszcze za młoda. Miała wtedy 17 lat. Wysłano ją na kurs wieczorowy, który miał być uzupełnieniem szkoły powszechnej. I on, chociaż siostra Wanda uczyła się już w szkole, uczyła się już w domu, uczyła ją jej siostra starsza, Franciszka. A później, po ukończeniu tego kursu wieczorowego, siostra Wanda ponownie poprosiła o przyjęcie do zgromadzenia. To było w styczniu 1925 roku. I została przyjętą, ale pomimo, że siostra Wanda z natury była pogodnego, radosnego usposobienia, umiała czasem płatać jakieś figle,
to po jakimś czasie stała się taką ponurą, apatyczną. Odszedł jej apetyt, radość, chęć do jedzenia, siły. I wtedy matka generalna powiedziała jej: moja Wandziu, musisz się spakować i wyjechać do rodziców, albo oddamy cię na służbę. Siostry są z ciebie niezadowolone i za kilka dni jedna z sióstr pojedzie do Nowogródka, więc możesz z nią wracać, będziesz miała towarzyszkę podróży. I siostra Wanda stanowczo powiedziała: nie. Do rodziców nie wrócę, na służbę nie pójdę. Nie dla służby ludziom pozostawiłam kochanych rodziców i rodzeństwo, ale dla służby Bożej. I z całego serca pragnę być siostrą zakonną, jeżeli nie w tym zgromadzeniu, to w innym. Owszem, zgromadzenie mnie teraz nie rozumie, ale to jest wszystko z dopustu Bożego, bo Pan Bóg chce mnie utrzymać w pokorze. I te słowa matkę generalną troszkę zirytowały. Zostawiła ją w pokoju, powiedziała: no idź, gdzie chcesz. Siostra Wanda bardzo to przeżywała, płakała dzień i noc, ale też wiedziała, że Panu Jezusowi się to podoba, że On tego chce, żeby ona była Mu w przyszłości wierną. I ostatecznie została usunięta ze zgromadzenia i wysłano ją do Wilna, to jest na ulicę Bobrujską. Tam siostry prowadziły sierociniec dla dziewcząt i siostra Wanda została zaliczona do jednej z dziewcząt, które tam były. Tam pracowała w kuchni, pomagała, sprzątała, froterowała podłogi, wędziła wędliny i myślała sobie, że Pan Jezus coś ode mnie chce, bo pomimo tego, że mnie upokarza i to mnie boli, to jednak ciągle ta miłość do Jezusa wzrastała w niej. Po ukończeniu tego pobytu w sierocińcu w październiku siostra Wanda ponownie poprosiła o przyjęcie i znowu nie została przyjętą. Wysłano ją na kurs ogrodniczo-przemysłowy, który trwał tam kilka miesięcy, to było w Ustroniu. I kiedy się skończył w styczniu, ponowna próba siostry Wandy o przyjęcie do zgromadzenia, tym razem powiodła się. Siostra Wanda w styczniu odprawiła 3-dniowe rekolekcje. Już pierwszego dnia przed oczyma stanęło jej pragnienie Jezusa, by stać się ofiarą, by przyjąć to, co Jezus od niej będzie chciał. I wtedy też powstały wątpliwości co do tego, czy siostra Wanda ma zostać w tym zgromadzeniu. Ale drugi dzień rekolekcji był już dla niej bardziej podnoszący na duchu, bo siostra Wanda poznała wartość, wielkość serca Bożego. A trzeci dzień przystąpiła do sakramentu pokuty i ksiądz Tadeusz Makarewicz powiedział jej, że pochwala jej decyzję, ale ponieważ jest jeszcze bardzo młodą, więc mogła troszeczkę później przystąpić do zgromadzenia. I znowu w siostrze Wandzie powstała wewnętrzna burza. Czy ona rzeczywiście ma być w tym zgromadzeniu? I Jezus wtedy powiedział jej: pragnę uczynić z ciebie ofiarę. Siostra Wanda po tej wewnętrznej walce spojrzała na obraz serca Pana Jezusa, który tak cicho powiedział jej: zrób to dla mnie, przyjmij tę ofiarę i pozostań tutaj. Idź, gdzie wskażę. Ale siostra Wanda widziała też inną drogę, która była mniej ciernista niż ta, którą szła. To był
To był zakon sióstr benedyktynek. No i siostra Wanda stanęła na takim rozdrożu, nie wiedziała, co zrobić. I wtedy Pan Jezus powiedział jej cicho: pozostań tu, jeśli kochasz ukrzyżowanego. I siostra Wanda powiedziała: dobrze. Powiedziała Matce Generalnej, że z wyboru pozostanie w tym zgromadzeniu. Matka nie rozumiała tych słów, nie wiedziała, że to Pan Jezus jej tak powiedział. Zaznaczyła jej, że tutaj nie ma żadnego przymusu, ale przygotowała ją też na trudności, na doświadczenia, które w przyszłości mogą na nią przyjść, zaznaczając, że Pan Bóg jest dobry i że nigdy nie daje większych trudności niż te, które człowiek jest w stanie przyjąć.